znalazłbym miejsce w Teatrze Tańca u Pani? Oczywiście. Teatr Tańca jest tak szeroką formą, ale bardzo mężczyzn potrzebujemy, naprawdę. Kobiety sukcesu bardzo mi się podobają, ale Warmii i Mazur to jest coś, co robi na mnie największe wrażenie, bo ja jestem stąd. Bardzo miło mi być tutaj dzisiaj z Państwem, z tak wieloma wspaniałymi kobietami Warmii i Mazur. My jako MPEC, nasze przedsiębiorstwo, chcemy być również z Państwem, z naszymi odbiorcami, mieszkańcami. Chcemy być jak najbardziej ekologiczni. Tytuł ambasadora kobiet sukcesu Warmii i Mazur jest dla mnie zaszczytem i ogromną satysfakcją, gdyż produkty naszej firmy są dedykowane kobietom. To są osoby, dzięki którym jeszcze żyję i mogę pomagać wielu osobom. Dziękuję. Czuję się wojowniczką, która ciągle dąży do celu i na drodze do tego celu spotyka mnóstwo porażek, ale porażki właśnie dają mi tą wielką energię. Nic bym nie dała rady zrobić, a z takimi ludźmi właśnie jak Państwo można naprawdę zdziałać cuda. Kobiety rządzą. Bardzo mnie cieszy, że żyjemy w takich czasach, kiedy możemy robić wszystko. To, że jestem tu, w tym miejscu teraz, to oznacza, że przez całe moje życie otaczały mnie wspaniałe osoby i ja jestem ich w jakimś stopniu odbiciem albo konsekwencją. Znowu po tylu latach będę mógł z czystym sumieniem w swoim kabarecie przebierać się za babę. Stwierdzam, że moim projektem cywilizacyjnym, czyli takim, który w moim odczuciu również, ale też zdaniem wielu osób tworzy jakąś wartość ważną w przestrzeni społecznej, to są właśnie te wybory kobiet sukcesu. Na Warmii i Mazurach od 20 lat, również realizujemy to od 7 lat na Mazowszu, 4 edycje odbyły się na Śląsku.
Marzyło mi się kiedyś, żeby to w całym świecie, no byłoby miło, ale w całej Polsce rozpropagować, we wszystkich województwach, bo kobiety potrzebują docenienia, naprawdę, za często są w cieniu i ktoś to musi zrobić.